Już za niespełna 3 tygodnie Dni Wałbrzycha. W tym roku na scenie pojawią się Tymek, Myslowic, Michał Szczygieł i Grubson. Tym razem Dni Wałbrzycha odbędą się z Radiem SK. Świętowane będzie też 10-lecie starej kopalni. Dni Wałbrzycha odbędą się pod koniec maja. 25 maja w sobotę na scenie pojawi się Tymek, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Myslowic. W niedzielę 26 maja wystąpi Michał Szczygieł, a wieczór zakończy koncert Grubsona. Wstęp na koncerty jest darmowy. Wystąpi także laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu Wałbrzych ma talent, Maja Klasik. W niedzielę muzyczne Święto Miasta zaczynamy o godzinie 15 od koncertów lokalnych artystów. Wystąpi m.in. zespół 77 razy, grający muzykę z pogranicza bluesa, reggae i rocka oraz zespół Silverheads 18. Usłyszymy też uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów, a na scenie wystąpi też zespół pieśni i tańca Wałbrzych. Wystąpi też Michał Szczygieł. Żaden z tych zespołów, może poza Myslowicem, nie jest mi bliski, ale to wynika prawdopodobnie z tego, że jestem z innej planety. Niemniej nie zmienia to faktu, że bardzo serdecznie zapraszamy. Dni Wałbrzycha są ważną imprezą w kalendarzu tym całorocznym. Skupiają chyba w największym stopniu tą wałbrzyską, popularną widownię. Temu służyć ma między innymi to, że jest to oczywiście impreza o charakterze bezpłatnym, otwartym, to, że jest to realizowane na terenie starej kopalni i to, że bardzo wiele wątków przenika się z całoroczną działalnością naszych instytucji kultury, że choćby wspomnę o wałbrzyskich talentach organizowanych przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury i nie tylko. Bardzo serdecznie zapraszamy na te wydarzenia dwudniowe. W ogóle ten przedwakacyjny czas będzie bardzo bogaty w wydarzenia. Nawet czasami mamy wrażenie, że jest tego chwilami za dużo, a i tak na końcu na spotkaniach słyszę, nic się nie dzieje.